Cześć, witajcie. Mamy niedzielny wieczór. Dzisiaj musiałam być w pracy, dopiero do niedawno wróciłam, ale pomyślałam sobie, że jak jutro mam wolne, to postaram się wysadzić moją fasolkę szparagową niską w miejsce, gdzie wcześniej była marchewka, no ale niestety ślimaki miały ucztę po prostu i mi wyżarły całą marchewkę. I myślę, że już sobie w tym roku chyba podaruję tę marchewkę. Lubię mieć świeżą marchewkę przeważnie do zup, ale jak nie będę jej miała, trudno, nie używam jej aż tyle, jak kupię większą ilość, po prostu zamrożę i będę miała. A marchewka nie jest aż na tyle droga, chociaż wiadomo, swoje to swoje, tak? Ale nie jest na tyle droga jak na przykład fasolka szparagowa tutaj, bo tutaj 170 gram fasolki szparagowej kosztuje prawie 2 funty, czyli 10 zł za taką garstkę fasolki. Także dobrze mieć swoją. I gdzieś tutaj w tych pudełeczkach powinnam tą fasolkę mieć. Dlatego przyniosłam sobie wszystkie te 3 pudełka, które przygotowywałam wiosną z napisami, ze znacznikami, słuchajcie, na miesiące, ale powiem wam, że już je trochę wymieszałam, także podczas siewu w kolejnych miesiącach wiosennych po prostu potem gdzieś te nasionka tak wkładałam, no i trzeba po prostu się wziąć za porządki kiedyś. No dobrze, także zacznę sobie od pierwszej. Tak tylko sobie przejrzę szybciutko, zobaczę, czy o czymś tutaj nie zapomniałam, żeby to wysiać. O! Mówię o! Nasiona firletki, bo jedna z pań, dziękuję bardzo za komentarz, miałam się pytać, mamy co to za kwiatek przy porzeczce, to jest firletka, także na razie pamiętam, wiecie, pamięć dobra, ale krótka, także następnym razem będę mogła wrócić do filmu, gdzie pytałam o te kwiaty i będę wiedziała co i jak. Dla przypomnienia, bo zachowałam jeszcze worek po ziemniakach najwcześniejszych odmiana ziemniaku, to jest Rocket i pisze się R-O-C-K-E-T, Rocket. Najwcześniejsze ziemniaczki, które tam za mną ładnie rosną, też muszę je podlać. Dobrze, także tutaj w tym pierwszym pudełku nic nie ma, tu przed chwilą przełożyłam tą fasolkę. O, w sumie to groszek bym mogła jeszcze wysiać, bo nie mam, a do czerwca można. Także ja sobie odłożę groszek, na pewno go wysieję, bo lubię też. No i co tutaj? Przechodzę przez luty i marzec. Kolendra mi się nie udała. Muszę wam pokazać kolendrę. Tą kolendrę się sieje na zewnątrz od marca do czerwca. Jeszcze raz spróbuję wysiać kolendrę, bo ta jedna taka jakaś czerwona jest. Nie mam powodzenia w tym momencie. Zobaczymy. W sumie to koperku więcej się przyda teraz, skoro będą ogórki. No i zostało mi ostatnie pudełko. I tu powinna być już ta fasolka gdzieś. Powiem wam, jakie odmiany fasolki w tym roku bym chciała mieć. Mam nadzieję, że się uda. Szparagowa karłowa. Tu mam z Polski przywieziona. O, komary już tną. Troszkę za szybko. Fasolka szparagowa karłowa Contender. Contender i siejemy od maja do połowy lipca. Do koszyczka. Szparagowa karłowa Złota Saksa. Lubię żółtą i drugie opakowanie jeszcze raz zielonej fasolki tego Contendera. Nie wiem co za odmiana, ale zobaczymy. Zostało mi tutaj, widzę, troszeczkę ogórków i one są już chyba stare do tego roku, także tam jest kilka nasionek, to jeszcze sobie wysieję. Szpinak. Od maja do czerwca można wysiewać. Super, bo ze szpinaku, z szuflady i tu dwóch rządków, to było w sumie raz zbierałam na obiad i tą resztę całą, która tak wyrosła, już zbierałam, to był na drugi obiad i
i koniec. Czekam na malabarski, który ma rosnąć za mną. Zobaczymy. I tu mam jakąś fajną karłową odmianę, słuchajcie, wielokwiatową ryka. 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 I to mają być takie większe fasolki, także to będzie na suche nasiono. Średnio wczesna karłowa, wysokość do 50 cm, na suche ziarna o wysokich walorach smakowych. Nasiona białe, duże, gładkie, o nerkowatym kształcie i mamy 4 do 5 nasion w strąku i sieje się w maju. Także do 50 cm, czyli też niewysoka ryka. A fasolkę po bretońsku. Fasolka po bretońsku, czyli też w pomidorach jeszcze z dodatkiem kiełbasy czy boczków, to się przyda. Tu jeszcze mam czas na rzepę. Czarna rzepa i to jest odmiana późno, to się sieje dopiero w lipcu, to jeszcze poczekam. Czas na maciejkę, kwiecień, maj, dokładnie, maciejka. Patisony, nie wiem czy mi wzeszły, sobie odłożę. Dwarf, czyli też niska odmiana, to po angielskiego jeszcze z Wilko, przed zamknięciem sklepu w Wilko. Ma do 26 roku, także zobaczymy ile. I tu jest żółta moja fasolka i mam jeszcze ogórki krzaczaste, także ogórków mi za dużo nie wzeszło, także sobie, słuchajcie, odłożę te nasionka. Pokażę wam, jak te ogórki wyglądają. Też może dzisiaj jeszcze zdążę je, słuchajcie, opielić. A z fasolką, którą wybrałam, to ja bym chciała ją teraz namoczyć. Po prostu wezmę sobie 3 słoiki, taką wodę letnią. Zaleję te nasiona i potrzymam. Prawie 12 godzin będą one w wodzie, bo jutro jak wstanę, ja wstaję około godziny 5 rano, piję kawkę i o 6 mogę być już na ogrodzie w sumie. Bo w domu wszystko zrobione. Tak. No i tu moje ziółka muszę podlać, bo tak się obsuszyły, widzę, w zwierzchu, także potrzebne im jest troszkę wody i w doniczkach kwiaty też już wymagają, także zabieram się za pracę. Miłego oglądania mojej pracy. Chciałam wam pokazać tutaj moje ogóreczki. Tak jak powiedziałam wam, nie miałam powodzenia. Jedno tylko odmiana wzeszła, Alhambra, kupowana w Anglii, a te inne, te mniejsze, które tam widać, to są już dosiewane, też dokupywane i w sumie chyba zgubiłam etykietki. Z kompostu, jaki kupiłam, to najlepiej rosną tutaj dzikie krzaki pomidorów, ale te je będę wyrywała, nie będę ich, słuchajcie, trzymała. No i sałata pięknie też rośnie, także jestem z niej bardzo zadowolona. No i co, i chyba zacznę od tego, żeby to popielić i podleję. Noce są ciepłe, ostatnio było ponad 10 stopni. Myślę, że aż tyle tego zielska nie ma, aczkolwiek tak chcę wyrwać, bo myślę, że wieczorem będzie mi się łatwiej wyrywało i te ogórki zachowają wilgoć. Przy okazji sprawdzę, jak wilgotna jest ziemia. W tym roku dosyć sporo rośnie mi lebiody, także rozrasta się też na potęgę ta lebioda. Coś tu się odmieniło w tej ziemi. Tu jest pestka awokado, którą wcześniej w ostatnim odcinku znalazłam. Odłożone, niewyrzucone, ale niech sobie idzie na kompostownik. Już się rozdzieliła na pół w sumie. Ogórki z pomidorami się nie lubią, także wyrzucam te ogórki. Jakieś znaczniki. Co ja tu posiałam? Bush Champion, czyli jakiś krzaczasty champion. Jeszcze. No i tak sobie będę pomalutku, słuchajcie, robiła. Już wieczór zapada, aczkolwiek jest dosyć przyjemnie na dworze i na pewno nie chce mi się jeszcze zasiąść w domu i siedzieć. Także chwilkę, a namoczyć nasiona zawsze zdążę, tylko muszę zgarnąć po prostu słoiki z mojego domku ogrodowego, bo tam trzymam puste słoiki, które się przydadzą na przetwory w późniejszym czasie i będzie. Teraz już umiem rozpoznawać werbenę, też tutaj mam sadzonkę werbeny. Pan Jacek Naliwajek
z panią Kasią Bellingham. Zawsze mówią w swoich podcastach, że jak już się werbena zacznie rozsiewać, to będzie. Najtrudniej to do tych pierwszych siewek, a potem to już samo rośnie. Rozsiewa się jak zielsko. No i klimat też się zmienił, bo to takie, ta werbena to bardziej chyba lubi takie cieplejsze kraje, warunki pogodowe niż kiedyś taka zimna Polska. A teraz i w Polsce słyszałam, że macie powodzenie z tą werbeną. I werbena, co mnie zachwyca w przyrodzie, jest to, że werbena ma, jak to powiedzieć, kwadratowe? Prostokątne? W przekroju kwadrat? Gałązki. Niesamowite, jak przyroda sobie poradziła, słuchajcie, z takim ewenementem. Kiedyś pokażę Wam z bliska, dla tych osób, które nie wiedzą, jak wygląda werbena i jej pędy, to jak już będę miała większą, już pomalutku rośnie, to przypomnijcie mi proszę w komentarzu, na przy którymś filmie, żebym pokazała dla tych, którzy nie mają tej werbeny, bo uważam, że no, coś innego. Przeważnie się wiemy, że większość roślin ma takie okrągłe te gałązki. Brakuje mi słowa, stalk chcę powiedzieć po angielsku. Pędy, gałązki. Chyba mi gdzieś tu kot jakiś od sąsiadów idzie. Odkąd odeszła Cassie, to nie ma mi kto pilnować podwórka. I zauważyłam, że koty od sąsiadów przychodzą. Tu mam jakieś śmieci. Przychodzą i załatwiają potrzeby w coraz to obrzydliwszy sposób. No i właśnie, jeżeli chodzi o koty, znalazłam przyczynę polegnięcia mojego bobu. Pamiętacie, zastanawiałam się, mam ładne sadzonki bobu, ale jedna część jest położona na ziemi, poprzewracana, a druga część pięknie stoi. Ostatnio jak montowałam film w pokoju z oknem na tamtą właśnie część tylną, przyuważyłam, że jeden piękny, czarny kotek tak się wylegiwał na tym bobie, że aż wyszłam do ogrodka i powiedziałam mu sio. To delikatnie mu powiedziałam sio. Ale jak tutaj nie przysłoniłam tych ogórków i widziałam, że kot się tutaj szykuje zrobić sobie co nieco, to wzięłam konewkę niestety i go przestraszyłam wodą z konewki. Bardzo niehumanitarnie, mogę dostać po łapkach, ale trudno. On mnie mocno go nie opryskałam tą wodą, ale tak troszkę go przestraszyłam. Wyjdźcie na trawnik. Obok, tuż za płotem mam naprawdę piękny trawnik i z piękną czereśnią. Znaczy ja, wszyscy sąsiedzi, bo to jest komunalny akurat odcinek. Czemu te koty sobie tam nie pójdą? No dobrze, to z tej strony to zrobiłam. Nie będę już Was zanudzała. Idę sobie szybciutko z drugiej strony opielić i widzimy się za chwilkę. No to trzeba podlać troszeczkę te ogóreczki. Jeszcze będzie co najmniej 2 godzinki słońca. Także zdążę sobie obeschnąć, zanim je przykryję. Powiedziałam słońca. W sumie miałam na myśli to, że będzie jeszcze jasno. Troszkę głębiej w ziemi, ziemia jest wilgotna, ale boję się, że te mniejsze siewki ogórków, które tutaj właśnie dopiero wschodzą, nie dostaną się do niej tak szybko, także dlatego je podlewam. No a teraz trzeba podlać grządkę z moimi ziołami.